To jest ta śmierdząca kurtka. Ale już nie wali. Przestała walić. Muszę to wyjąć. Ty zrobiłam w konie, co? Zobaczcie, jaka jest czarna woda z tej kurtki. To miała, to była kurtka za... Nie wiem, czy to widać, jaka jest czarna woda. To jest pierwszy tak fatalny zakup na Vinted. A to było takie kombo. Zakupiłam śmierdzącą fajami popielniczką kurtkę plus marynarkę Zara, która nie była Zara. Ale i tak była ładna, więc na marynarkę nie narzekam. Polecam się. Teraz to. A, to są rzeczy mojego męża, każde jest upepłane, więc muszę tutaj je dać, bo moje kochanie pypła każdą bluzkę. Przecież sam sobie tego nie robię. Ale nie no, na tu steplamy to co, to Mikołaj robi? No przecież Mikołaj mnie obrzyguje cały czas. No patrz. Co ty tam masz jeszcze w tych kieszeniach? Ja ci mroziłam, że jak dajesz mi tutaj rzeczy nie do prania, to... Nie mi nic. Nie no, prosiłam cię, jak dajesz... Ale mi kieszenie. Nie, bo... Nic się naucz. To ty zabrałaś te spodnie bez pytania się mnie. Leżą tam już no, trzeci miesiąc. Kochanie, skoro zabrałaś spodnie, które... Zabrałaś je sama, to sama powinnaś sprawdzić, czy mają kieszenie. Jeśli ja ci tutaj daję spodnie do mycia, znaczy, że sprawdziłem, tak? A ty z gwoździem to kto? Te mi zabrałaś sama. Nie zabrałam, mi tutaj leżały. I kuby, dużo nie sprawdzasz kieszenie. Ale sprawdziłaś wszystkie nie, kieszenie? Nie sprawdziłam. Dajżeż mi je. Będzie się z gwoździem suszyć. Będzie się z gwoździem suszyć. Daj, ja je sprawdzę. Nie. No Jezus, tu mam już nasypany wybieracz. No, no to sprawdź po prostu kieszenie. Wszystko wyrzucam do kosza, wszystko. Holsy, nie holsy, papierki. Wiesz, te wszystkie papierki weszłyby w ubrania. Jeżeli w twoje, to masz na swoje. Jezu, dlaczego ty masz tyle papierków? Kupię ci następne leginsy bez kieszeni. Zobaczysz, jak to jest i będziesz nereczkę nosił. Dlaczego sobie noszą nereczki? Bo mama nie chce prać ubrań. Tak, i wszystkie papierki wkładają w nereczkę. W nereczkę, no i dobrze. Dobrze, moi drodzy, ja idę to, znaczy będę to prała i mam w końcu dzień, znaczy w końcu. Co wieczór robię sobie taką chwilę dla siebie, więc... Tutaj? Niestety... Zaczyna się ta chwila... Siedzisz tutaj przy włącznej pralce. No, patrzę sobie. Aha. Tak, niestety ta chwila dla ciebie zaczyna się tutaj, a kończy się w łazience, więc skończyliśmy chwilę tutaj, tutaj, to chodźmy do łazienki i tam... Ale pokaż, jak patrzysz w pralkę najpierw. Musiałam. Ja chciałam to zobaczyć, wszyscy by chcieli to zobaczyć. O co ci chodzi? Bo mi się rzęsa odkleiła. I nie, że patrzę w pralkę, ale... Ale to muszę załadować, to muszę rozładować. Na pewno aż tyle? Aha, bo to na dwa różne, tak? Dobrze. Bo moja Martusia ma zdolności do przesadzania z ilością płynów i daje za dużo i później te ubrania... Kurda, źle da. Macie sytuację taką, że jak się naleje zbyt dużo płynu do płukania, pachnącego, to ubrania nie pachną bardziej, tylko pachną mniej. Trzeba nalewać tylko i wyłącznie ten korek, co tutaj jest odmierzony. I to jest wszystko. I spróbujcie tego u siebie i dajcie znać w komentarzu, czy u was też to tak działa. Bo jak dajecie więcej, to one przestają pachnieć. A jak dacie jeden taki korek, to pachną bardziej niż jak dacie dwa korki, gdzie generalnie jak dacie dwa korki, to powinny pachnieć dwa razy bardziej. No dlaczego to jest nielogiczne dla mnie? Kurde, na rano z tą ustawiam. A to nie będziesz teraz patrzeć? Idę zobaczyć, jak tam Mikołaj. Idziecie. Dobry odprawiacz, polećcie w komentarzu. Poproszę. Tak, tak. Taki super, taki, ale i który nie niszczy ubrań. No i to taki, takie do taki który jest. Na przykład zejdzie, na przykład, nie wiem, sos z tego, no, na przykład, z kebaba na przykład. Ta, na przykład. Na przykład, bo na Marta przykład. Mówi, że tego się nie da wybrać, że to trzeba wyciąć. Nie, ja wydaje mi się, że to albo wyciąć, albo spalić. Jestem beznadziejną panią domu. Nie, jesteś świetną panią domu, średnio piorę. Tylko z tym praniem takie jest trochę... Znaczy wszystko zawsze ładnie pachnie. A niekoniecznie plamy schodzą. O kurna, tutaj miałam ubranie. Gito! Plamy zazwyczaj są nadal. I później Martusia zawsze mówi, że to jest moja wina, że ja się poplamiłem, a nie wina pojorącego, że nie zbierze. Czy jak to nazwać? To miałaś puścić, tu ku, na jutro to nie. Potrzebuję. No, 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 tu wrzuć. Dupa. Co zrobiłaś? No nie mogę dać pauzy. Na syno pralkę, jaką kupujemy, to z tym, co się dokłada. No to patrz, tyle nie dałam. Ja tu na jutro potrzebuję suche. A jest teraz mokre? Tak.
No, udało się. To w czym problem? Prach jest pełno wody. Otworzyło się? Szybko, szybko. No mówisz, że dużo wody. Dobrze, włóż to. Wyszło na głowę. Ej, i teraz pytanie, czy pobrało płyny? Czy nalać drugi raz? A to nie zrobiłaś pauzy? Nie, nie, bo się nie da. Jest pauza. O, ale to jest pauza, że ona przestaje. Ale nie, jest, w instrukcji pisze, że jest pauza, że możesz dorzucić. Ale to trzeba czekać 3 minuty, a ja nie lubię. Jak włączę, to od razu. Czyli co zrobiłaś? Ale to zobacz, czy są te płyny. A nie, pewnie nie. A chyba zaciągło. Ciągło? Jezus. No. Toż. Nienawidzę brać! Co mam gdzie masz dusz? Ja ciebie też kocham. Nie rób tak! Przecież zwalisz ją na siebie! A ja się nie opieram na nią, tylko tak. Przecież ja widziałem, jak się ugięła. A ile razy już dostałeś? Niegrzeczny chłopcze ty! No i nie zapomnijcie o jakimś tym płynie na wybielanie plam. Tak, odprawiaczu. Odprawiacz? Tak. Poproszę. Nie wybielacz, do kolorowych odprawiacz. O kolorowe ubranka, bo jak Krzysiu takie nosi, kolorowe. O, żeż strajtek się nie wypra. Beznadziejna no, jestem. No, ja bym powiedział, że to wina Mikołaja, że powróć. No to jest twoja wina, że ja nie dopieram. Każdą bluzkę ma uflekaną od oleju. A to jest od czego było? Kupy. I kupy też nie da doprać? Jak widać, nie! No po ojcu to! A nie, po nie. Olejem się zesłał, no. Olejem. Na twojej matce. A, jesteście tacy sami. Jaki ojciec, taki syn? Niedaleko pada, jabłko od jabłoni. Nie znam więcej przysług. No nie znam, no. Czy jajko na siągnie za młodu? Na to! Na starość trąci! Skorupka! Coś w tym stylu. Ja muszę iść, bo muszę sprawdzić, czy Mikołaj sobie śpi jeszcze. Śpi. Dobrze, że daliśmy poduszkę z boku, bo się tak przesuwa. Jest taki gipki. Gipki? Gipki? Po mamie. To na pewno po mamusi. No. Gipki do tego po mamusi. No. Przepraszam, że to jest taki syf, ale to mamy taką, wiecie, pralnię, narzędziownię, więc tutaj nigdy nie jest porządek, bo zawsze ja mam syf z tej strony, a mój mąż z tej. Dlaczego zabrałaś Mikołajowi tą ośmiornicę? Miałam ją wyprać, ale nie wiem, czy z kolorami, czy z białym. nie wiem, czy to farbuje, no nie wiem, no. To ma plamę, to już nie ma szans. O nie, to trzeba spalić. Trzeba wyrzucić. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak mam. Nie wiem, no. Ja bym dobrze... Ale świetnie pierzesz. Wszystko zawsze ładnie pachnie. No to też nie do końca. To pachnie dopiero jak ktoś przeczytał instrukcję pralki. No wcześniej to... Pamiętacie tą historię sprzed kilku minut o nakrętkach? No to ja właśnie dawałam ze 3 nakrętki płyn do pukania. Albo żeby tak było do maksa dowalone, że wtedy będą ładnie pachnieć. Dziwiłam się, że nie pachną. Dziwię się do teraz. No ale pióro jak mi mąż kazał, jest lepiej tu. Dajcie wybielacz, żeby odplamiać, nie wybierać. Brońcie Pani Boże. Odplamiacz by się przydał. Miałbym ubranka bez plamy. Marzenie. Co? No każdy może o czymś marzyć. To wszystko przez pralkę. Są takie teraz eco-bubble i one robią takie bubble i te bubble czyszczą wszystko. Tłuszcz. No już złą pralkę kupiliśmy, widać. No, to ja mówię. Taką z dorzucaniem i eco-bubble była, ale była droga. Mój mąż szczęścił na pralkę. To teraz... Bo teraz mam poprawione ubrania. Ja myślę, że jak pójdziemy razem do sklepu, to po prostu powiemy taką, co pierze plamy na ubrania. Tak, mojego męża. Pan zobaczy. Czy to się spierze? Jak to się spierze, to bierzemy. Bardzo proszę mi powiedzieć, jak to wygląda. Ja chcę powiedzieć, że ta reklama, co tam w radiu leci, ta, co gada Marian i nie wiem, jak się nazywa ta laska. Wiesz, oni no stop coś kupują w Media Expo. No. No widzisz, oni no stop kupują. No stop ja jadę samochodem i oni kupują z 6 różnych rzeczy. A wiem, że wczoraj jechałam samochodem i oni już to kupowali.
Zbieram do wymiany pralki. No, także zastanów się na to. Ja ci mówię, oni są jak Dorin i co chwilę kupują to samo. Doris. Dorin. Mówisz ty rybce? No. Doris. Dorin. Doris. Kochani, nie dosłyszałeś. Gdzie jest Dori? Gdzie jest Dorin? Dori. Gdzie jest Dori? Rybka Dori. Rybka Dorin. Gdzie jest Doris? Dori albo Dori? Doris. Teraz sprawdzę. Ja też sprawdzę. Na pewno nie Dorin. Na pewno nie Doris. Nie. Osioł fleka. Idzie myć. Idzie myć. To jest tekst mojego męża. Idzie myć. Idzie myć, bo Mikołaj czeka na swoją kolej, bo już jest, kochani, już jest za 10:08. Dorośli ludzie o tej porze już są w łóżkach. No dokładnie, ci tacy poważni ludzie. Jak my. Co się dzisiaj wydarzyło, że my nie po dobranocy już tak dawno, a my dalej nie w łóżku? Kochani, gdybym ja tak posprzątała... Ale zmywarka była zajęta, ja to zostawiłem, bo zmywarka była zajęta. Co mam zrobić z tą zupą? Wyłączyć ją! Jak się prosiłam, to po pierwsze. Po drugie, co ma zmywarka do tego, że płyta jest ujebana? Ale nie o to chodzi, przecież zupa szła. No bo miała być wyłączona półtorej godziny temu, ale mnie nie słuchasz? Kochanie, zupa... Dlaczego papryka słodka jest w zlewie, a nie w koszu? Wy też tak macie z facetami, że jak palcem nie pokażesz, to sam nie wymyśli? Dobrze, co mam zrobić z tym zupą? Do słoików. No dlatego ją grzałem. To zimno miałem do słoika dać? No wiadomo, jesteś usprawiedliwiony. Dlaczego mleko stoi na środku? Bo go teraz robiłem. Czemu zrobiłeś teraz mleko? Jak tylko jeszcze śpi, będziemy go kąpać i on będzie miał zimne mleko. Jakie zimne? A lubię ciepłe. 45 stopni mu zrobiłem. Nie możesz robić 45 stopni! Tu pisze na opakowaniu, że ono traci wartości odżywcze przy 40,5! Dlatego zrobiłem 42. I powiedziesz 45 stopni. No, ale zmieniłem zdanie. Nie można. Okej. Okay. Pa. Ale nie idziesz do łazienki? Nadejdę, no ale nie musisz tam iść. No przecież do łazienki sama się musisz się kąpać. No tu idź się kąpać. Zamykamy tego vloga w jakże ostentacyjny, ciekawy sposób. Pa.